Nawet widać, zaraz wam pokażę. Jakie to jest, słucham. Jest to smaczne, ale to nie smakuje jak carbonara, ani trochę. Do konika. Myślę, też tak się wydaje. Tu mamy pizzę. Jesteśmy na ulicy Gerbary, gdzie działa Orzo, który dzisiaj idziemy testować. Jest to restauracja, która została wybrana najlepszą włoską restauracją w Poznaniu. Tak więc apetyt jest duży. Jestem ciekaw, co nas czeka. Idziemy zobaczyć, korczy. Jesteśmy. Dotarliśmy na miejsce. Ja Orzo w ogóle pamiętam z tej akcji, która była zaraz po jego otwarciu, to było chyba w 2017 roku. Jak wprowadzili śniadania za złotówkę, to kawy za 10 zł mniej więcej. Tą akcją bardzo zasłynęli. Zobaczmy, co jest w karcie. Mają różne pozycje z różnych zakątków świata, głównie Unię Europejską, ale mamy tutaj wyszczególnioną pizzę napoletanę. Jest też pasta freska. Pasta freska, czyli makaron jest robiony przez nich na miejscu. Teoretycznie tak. Są też burgery na przykład. Widać, że mają lunche. Jest jakaś akcja za 29,99. Jako pan jak było, nie? Włoskiej restauracji. Zrobione, nie? Kurde, no burgerki tak średnio. No nie, ale w sumie jeśli chodzi o włoskie jedzenie, to do wyboru tak naprawdę są tylko makarony i pizze, nie? To jest koniec. Karta w sumie jest dosyć skondensowana, ale jest lekki miszmasz, czyli jest ten gyros, są burgery. Ale trzeba odkryć, że tej pizzy faktycznie trochę jest. A tu jest 10 różnych pozycji. O, poczekaj, bo właśnie znalazłem niezłą pozycję. Jest carbonara, która jest oczywiście z guanciale. To plus. Makaron orzo. Jeszcze nie wiem, co to jest, ale pewnie się dowiemy. Ale jest śmietanka. Ja bardzo lubię. Źle. Czekaj, makaron orzo to z tego, co pamiętam, to jest ten taki drobny makaron przypominający ryż. Czyli co, carbonara jednak z tą śmietanką. Myślę, że carbonara, ale też... pizza napoletana. Chociaż fajnie też wygląda Uzilioni Sepia. Czyli taki morski masz. Sepia? Tak, zobacz. Wiesz, owoce morza, okej. Okay. Wakacyjny klasyk. Nie wiem, taki mieszmasz lepiej. Nie wiem, co ty uważasz. W sensie to w ogóle połapać nie mogę, bo pizza jest na pierwszej i na drugiej stronie, a są chyba te same pozycje. Te mniejsze, powtarzam dwa razy. Ale ma takie dużo obrazki. Dziękuję. Zamówiliśmy focaccię, carbonarę i pizzę margherite napoletaną. Na dobry koniec jeszcze tiramisu. I na dobry koniec spróbujemy czegoś słodkiego, czyli... sławnego tiramisu. Nie, ale i tak jest słabo. Sponsor dzisiejszego odcinka, Lemoniana. Te filmiki nie były takie jakieś super, nie? Coś razem? No tak nie będzie testowane? Tak wygląda tłusto dosyć, nie? Czy to jest focaccia? Nie, to jest klasyczna focaccia z pizzerii. Nie, bo sporo oliwy zostaje na talerzu, ale jest... O, zobacz, jest taka cieniutka. No to jest typ focaccia z pizzerii. Według mnie nie smakuje to źle, ale osobiście wolę focaccia, która faktycznie jest gruba. Ten żarłoka, myślę, że... Nie będziemy sprawdzić dzisiaj, dobra. 5 na 10. Ja jej daję 6 na 10. Jedno oczko wyżej. Czekajcie, czyli co? Teraz mamy carpaccio. Carpaccio, czyli polędwicę wołową serwowaną z rukolą, oliwą z oliwek, serem parmezan czy grana padano. Parmezan. Polędwica wołowa. Nie wiem z czym. Truflowa, ale tylko z oliwą truflową. Dobra. Mięso jak mięso. Cieniutkie pokrojone. Dobre. Brakuje trochę soli. Brakuje. Temu brakuje soli, focaccia z kolei jest bardziej słona, więc to się będzie fajnie razem łączyć. Więc tak może to... Może o taki duet chodziło. Jeszcze ten posmak mięska, kto lubi. No, myślę, że... A jak łapiesz makaron. Czyli co, próbujemy carbonarę, która jest zrobiona na łańcuchu, leci. Na makaronie orzo, który wygląda jak ryż. Jest to bardzo niekonwencjonalne, ale jestem ciekaw, jak to będzie smakować. Jest to smaczne, ale to nie smakuje jak carbonara, ani trochę. Nie ma w sobie za dużo carbonary, bo czuć mocno śmietane. Makaron smakuje faktycznie, jakby był ryżem. Wiesz, jak to smakuje? Oprócz tego, że jest pietruszka w karbonarze i śmietana, wiesz, jak to smakuje? Jak ryż na mleku. Powiedz, czy to ci nie przypomina takiego czegoś z dzieciństwa? Ale jest tu coś ostrego jeszcze. Na pewno będzie to. Nie, ja mam kolejną Polskę, no to ja na pewno z nim teraz. Więc ja nie wiem, czy on... Dużo pieprzu. Sporo pieprzu jest w środku. I co, jaka ocena? Myślę, że mega rozczarowanie dnia. 3 na 10?
Myślę, że takie dobre 2 na 10, bo mega nie, w ogóle nie te smaki. Ile tam było? To kosztowało? 29,99. No mega mała ta pizza ogólnie, nie? Wiesz, co się wydaje? Ona nie jest przypalona trochę? Takie minimalne przypalenia, spoko. Wiesz, gdyby był taki cały wok, tutaj nie wiem jak w kamerze to będzie wyglądać, ale tutaj u nas to tylko taka góra jest, bo więc coś taka źle nie wygląda. Za takiego maluszka? No jestem ciekaw. No nie jest to za duże trochę, nie? Zacz. No to teraz zacz, my może jak nie wielkością, to może smakiem się obronię za te 30 zł. Powiedziałbym tak. Taka normalna, dobrze zrobiona pizza. Okej. Nie myślę, żebym uznał ją jedną z lepszych. No, taki dobry średniak. Ekstrem gruby, końcówki, idę. Widać, że jest dużo sera, czyli jak na chamskiej osiedlowej pizzy, gdzie sera nigdy nie żałowano. Całościowo, no smakuje, jest okej. Okay, no. Żeby zrobić taką pizzę jeszcze z takimi brzegami napompowanymi, oni po prostu zaoszczędzili ciasta i zostawili to powietrze na boku i dlatego takie duże wyrosło. Mogę się mylić, ale no nie ma takich dużych dziur w środku po prostu, nie? Więc... Myślę, że też tak się wydaje. Tu mamy pizzę. Powiedzmy, jedźcie. Teraz co? Nie ma dobrego obiadu bez czego? Bez deseru, wiadomo. Więc czekamy na tiramisu, na kultowe tiramisu, które będzie ostatnim elementem, który dzisiaj zjemy w Polsce. To nawet widać, zaraz wam pokażę, jakie to jest suche. Oj, spadło aż. O, widzicie? Co? Próbujemy. Ciasto jest trochę za sztywne, ten krem powinien jednak bardziej zmoczyć biszkopt. Czyli biszkopty są namaczone w kawie i w amaretto, co jakby to już daje bardzo miękką konsystencję ciasta, natomiast tutaj faktycznie jest to dosyć twarde. No nie wiem, nie jestem przekonany do końca do tego ciasta. I co? Czy to się kameruje? No i pora na małe podsumowanie tego, co dzisiaj zastaliśmy w Orzo. Jak było, Kuba? Średnio bym powiedział, nie jestem jakoś mega zbytnio zadowolony, ale chciałbym, żebyś mi powiedział, co sądzisz o tej karbonarze, bo ja tak nie za bardzo bym powiedział. Karbonara była bardzo, bardzo kontrowersyjna i odważna. Jakby nie było, jest to odważne, żeby zaserwować karbonarę z makaronem, który wygląda i smakuje jak ryż. Dla mnie najgorszy ten posmak mleka, śmietana z mlekiem, nie wiemy, ale miało taki rzeczywiście posmak takiego dzieciństwa ryżu z mlekiem. No, ale tiramisu się poprawiło, pojadłem je pół roku wcześniej i smakowało jakby było faktycznie robione na bitej śmietanie. Tym razem było tam mascarpone w środku, które zostało z tą bitą śmietaną częściowo wymieszane, czyli no Włosi na pewno by tego nie zaakceptowali. Ja co do tiramisu, tak jak się pytaliśmy pana kelnera, sam zdeklarował, że to jest pół śmietana, pół mascarpone. Było to czuć smaku, mieliśmy trochę wątpliwości w momencie próbowania, ale pan rozwiał te wszystkie wątpliwości na całe szczęście. Wygadał się. Brakowało tam dużo smaku, bo nie było czuć kawy, nie było czuć amaretto, nie było to słodkie. W ogóle to tiramisu, ja zawsze czekam, że tiramisu będzie mega słodkie, tak. A ono słodyczy jej brakowało, czyli chyba tego też najważniejszego, no bo już deser, no to jednak chcesz się zasłodzić już na dobry koniec, nie? Wydaliśmy łącznie 102,99 zł, tak to wygląda, bez napojów. Warto docenić klimat, atmosferę. Obsługa w sumie też była całkiem miła, tak więc tutaj wszystko zagrało dobrze, natomiast faktycznie ten włoski aztek jeszcze nie sprawdził. Aha, no i te ceny. Ceny faktycznie jak na restaurację przy starym rynku są, trzeba powiedzieć, atrakcyjne, bo 102 zł za margaritę, za tiramisu, za carbonarę, focaccię, to tak naprawdę niezła cena. Tak więc co? No i tyle. No dzisiaj kulinarnie było przeciętnie. Zobaczymy, jak będzie następnym razem.